Witamy w kolejnym odcinku serii Common Words and Their Less Common Meanings. Dzisiaj słówko to. Krótkie, ale jakże istotne. Niby wszyscy je znają, ale czy dobrze go używają? Zobaczmy. Krótkie słowa są często używane. Taka jest ekonomia języka. Takie są właśnie prawa językowe. Zacznijmy od kilku zwrotów. Ciekaw jestem, czy je znasz. Pierwszy. Come to. Come to. Drugi. To and fro. To and fro. I trzeci. All to myself. All to myself. Podam Ci przykłady użycia. Spróbuj się domyśleć znaczenia tych słów. Wrócimy do nich później. Na razie przeczytam zdania, a Ty spróbujesz się domyślić. My parents were away, so I had the house all to myself. My parents were away, so I had the house all to myself. Kolejne. Oliver came to an hour after the accident. Oliver came to an hour after the accident. Trzecie. The baby rocked to and fro in the swing. The baby rocked to and fro in the swing. Co to może znaczyć? Wrócimy do tego później. Przejdźmy do częstych znaczeń i częstego użycia słówka to. To. Najczęściej, zdecydowanie najczęściej używamy słówka to w znaczeniu do. Ale musi być z ruchem. Czyli jeśli w jakimś kierunku się poruszamy do czegoś, w jakimś kierunku, to w języku angielskim zawsze mamy to. Zawsze to. Tutaj można by nawet powiedzieć, że angielski jest dużo bardziej konsekwentny od polskiego, jak się okaże z kilku przykładów, które zaraz Wam podam. Weźmy taki przykład. We're flying to London on Monday. We're flying to London on Monday. Poniedziałek lecimy do Londynu. To London. To London. Do Londynu wszystko na razie pasuje, zgodnie z polskim. I sent the email to the wrong address. I sent the email to the wrong address. Wysłałem e-mail na zły adres. To już nie pasuje. Na zły adres. Ale jak gdyby był ruch ode mnie do kogoś. Ode mnie do kogoś. Dlatego to the wrong address. To the wrong address. Kolejny przykład. We're going to the mountains tomorrow. We're going to the mountains tomorrow. Jutro jedziemy w góry. W góry. To the mountains. W góry. To the mountains. Znowu nie pasuje. Did you go to the party? Kolejny przykład. Did you go to the party? Czy poszedłeś na przyjęcie? Na przyjęcie. To the party. To the party. To the party. Znowu nie pasuje, ale jednak z ruchem. Iść. Go to the party. Zawsze tu w języku angielskim. Bardzo często używamy to, żeby wskazać na podstawową formę czasownika, bezokolicznik. Na przykład tańczyć to dance, wstawać to get up. To dance, to get up. Weźmy kilka przykładów. I hope to see you soon. I hope to see you soon. Mam nadzieję wkrótce cię zobaczyć. I like to swim. I like to swim. Lubię pływać. That's a tough question to answer. That's a tough question to answer. To jest trudne pytanie, żeby na nie odpowiedzieć. I didn't know what to say. I didn't know what to say. Nie wiedziałem, co powiedzieć. I didn't know what to say. Często używamy to, aby w prosty sposób wyrazić cel naszego działania. Po co coś robimy? Cel. Przykłady. I'm writing to thank you for your generous gift.
I'm writing to thank you for your generous gift. Piszę, by ci podziękować za twój hojny prezent. To thank you for your generous gift. To call security, just press this button here. To call security, just press this button here. Aby wezwać ochronę, po prostu wciśnij ten przycisk tutaj. Press this button here. Let's stop to take a rest. Let's stop to take a rest. Zatrzymajmy się, żeby odpocząć. Weźmy teraz kilka czasowników czy wyrażeń, które używamy z tu. Też warto jest pamiętać. Prizes were presented to the winners. Prizes were presented to the winners. Nagrody wręczono zwycięzcom. Nagrody wręczono zwycięzcom. Give it to me. Give it to me. Daj to mi. Daj to mnie. Give it to me. Apologize to grandma now. Apologize to grandma now. Przeproś babcię. Natychmiast. I need to talk to Bill. I need to talk to Bill. Dwa razy tu. Pierwsze tu, bezokolicznik, to talk, drugie z Billem. Dlatego, że talk, szczególnie w brytyjskim, angielskim, używamy z tu. I need to talk to Bill. Muszę porozmawiać z Billem. A jakbyśmy... Możemy inne tam wcisnąć rzeczy, na przykład go home. I need to go home. I need to go home. Kolejny przykład. She pointed to a notice on the wall. She pointed to a notice on the wall. Wskazała na ogłoszenie na ścianie. First she looked to the left. First she looked to the left. No skoro mogła w lewo, to może i... Then she looked to the right. Then she looked to the right. Kolejny. Look what you've done to my new carpet. Look what you've done to my new carpet. Zobacz, co zrobiłeś z moim nowym dywanem. To my new carpet. I can't stand people who are cruel to animals. I can't stand people who are cruel to animals. Cruel to animals. Nie mogę znieść ludzi, którzy są okrutni dla zwierząt. Jeśli możesz być cruel to, możesz być też good to. You can be good to animals. I wonder what happened to Jason. I wonder what happened to Jason. Zastanawiam się, co się stało z Jasonem. Zastanawiam się, co się stało z Jasonem. Możemy inne takie przykłady. Na przykład, not sure whatever happened to Sarah. Not sure whatever happened to Sarah. Nie wiem, co się stało z Sarą. Nie mam pojęcia, co się stało z Sarą. Teraz kolej na mniej popularne użycie słówka to. Głównie chodzi tu o określone wyrażenia, które warto wedle mnie spamiętać, bo są częste po prostu, w miarę jeszcze częste. To my knowledge, Sally has never visited Paris. To my knowledge, można też powiedzieć, to the best of my knowledge, Sally has never visited Paris. O ile mi wiadomo, Sally nigdy nie była w Paryżu. Kolejne. I'll do it to the best of my ability. I'll do it to the best of my ability. Zrobię to najlepiej, jak potrafię. To the best of my ability. The vase was smashed to pieces. The vase was smashed to pieces. Waza została rozbita na kawałki. Two pieces, na kawałki. Add salt to taste. Add salt to taste. Dodaj soli do smaku. Nietypowe teraz całkiem. To live is to dance. To live is to dance. Żyć znaczy tańczyć. To live is to dance. Zwróćmy jeszcze uwagę na skrócone, potoczne formy. Nie nadużywaj tych form, ponieważ brzmią trochę po dziecięcemu czasami. Na przykład forma gonna. To jest tyle samo, co going to. Gonna, going to. What are you gonna do? What are you gonna do?
Co zamierzasz zrobić? What are you gonna do? Wanna to tyle samo co want to albo want a. Też można tak skrócić. Do you wanna go now? Do you wanna go now? Chcesz teraz iść? I want a hamburger, mom. I want a hamburger, mom. Mamo, chcę hamburgera. I zostaje jeszcze słówko gotta, have got to. Gotta, have got to. I gotta go now. I gotta go now. Muszę już iść. Wróćmy teraz do naszych zwrotów z początku lekcji. Jak przetłumaczymy te zdania? My parents were away, so I had the house all to myself. My parents were away, so I had the house all to myself. Moi rodzice wyjechali, więc miałem cały dom dla siebie. Cały dom dla siebie. He came to an hour after the accident. Co myślisz? Co to może znaczyć? He came to an hour after the accident. Odzyskał przytomność godzinę po wypadku. Came to, odzyskał przytomność. The baby rocked to and fro in the swing. The baby rocked to and fro in the swing. Dziecko bujało się na huśtawce. Tam i z powrotem. To and fro, to and fro. Teraz ćwiczenie. Zróbmy wspólnie ćwiczenie. Wysłuchaj 10 zdań i zapisz je, nawet jeśli nie jesteś pewna czy pewien ortografii. Każde zdanie będzie przeczytane dwukrotnie. Jeden raz w normalnym tempie i jeden raz troszeczkę wolniej. Sprawdź swoje odpowiedzi w kluczu. Następnie, na podstawie podanych w kluczu tłumaczeń, odtwarzaj ustnie zdania angielskie. Tłumacz w jedną i w drugą stronę. Pierwsze. Give it to me. Give it to me. Drugie. Show this picture to your dad. Show this picture to your dad. Who did you lend the money to? Who did you lend the money to? She went to the railway station. She went to the railway station. I counted to 10. I counted to 10. She pointed to the door. She pointed to the door. To my relief, I found the children in the garden. To my relief, I found the children in the garden. To me, this idea is sensible. To me, this idea is sensible. We worked from Monday to Thursday. We worked from Monday to Thursday. They lost 2-5. They lost 2-5. To tyle o słówku to na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.